Młodzi muzycy zaprezentowali kompozycje Marii Szymanowskiej, Tekli Bondarzewskiej, Ludmiły Jeske-Choińskiej, Filipiny Brzezińskiej, Janiny Garści i Grażyny Bacewicz. Wszystkie one tworzyły w XIX i XX wieku. Większość twórczyń nie zdobyła rozgłosu, ich twórczość nieczęsto więc gości na muzycznych salonach, a szkoda, bo są to kompozycje bardzo spójne i zasługujące na uwagę melomanów, o czym przekonała się słupska publiczność. Koncert był częścią projektu Od Marii Szymanowskiej do Marii Dziewulskiej – Kobieca historia polskiej muzyki klasycznej. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa, a jego finałem będzie płyta z kompozycjami twórczyń, którą przygotowuje Słupska Szkoła Muzyczna. Znajdą się na niej często prawykonania kompozycji polskich twórczyń. Płyta ma być gotowa jeszcze w tym roku.